Dziękuję wam za piękne kwiaty. Za pamięć o moich urodzinach. Znów czuję się o rok młodszy. No tak, od pewnego momentu to człowiek już tylko dziecinieje. No jak? No, pięknie. To jest ofiara Abrahama. Abraham i Izaak, miedzioryt, sygnowany Petro Paulo Rubens Pincit. Przecież widzisz. Dobranoc. A gdzie ty się wybierasz po nocy? Nie wiem. Pójdę do szpitala, zobaczę.
Przecież nie wpuszczą cię o tej porze. Poczekaj spokojnie do jutra. Wszystko będzie dobrze, zobaczysz. Proszę pójść do gabinetu i tam na mnie spokojnie zaczekać. Przepraszam. Usiądź. Proszę. No więc, jeżeli można tak powiedzieć, sama operacja przeszła w porządku. Dokładniej, musieliśmy waszą matkę zaszyć natychmiast po otwarciu. Niestety, jest tak, jak przewidywałem i na resekcję jest już za późno. Więc tak mniej więcej jak długo? Ma bardzo silny organizm. Miesiąc, trzy, pół roku. Co mamy jej powiedzieć? Nie wiem. Czy można mieć jakąś nadzieję? No cóż, nadzieję trzeba mieć zawsze. Chciałbym, żebyście zabrali matkę do domu. Oczywiście po jakimś czasie. Tutaj ma stałą opiekę. No sądzę, że w domu będzie jej lepiej. Będzie przecież cierpiała coraz bardziej. Tak. A lekarstwa, morfina? No, leki może brać w domu. Rozumiem.
Kiedy możemy mamę zobaczyć? Zatelefonujcie tutaj. Pojutrze. Chcesz zostawić mamę tutaj? Myślałam, że masz trochę serca dla niej. Marto. Wiesz co? Spotkałam dzisiaj Marty. Teraz jej będzie ciężko samej. Z mamą. Trzeba by jej jakoś pomóc. Nie uważasz? Mama mogłaby zamieszkać razem z nami. No, będzie łatwiej niż Marcie, w końcu jest nas troje. Mama musi mieć spokój. No to zamienimy w końcu mieszkania nasze i mamy na jedno większe i już. Jak to? Ty nigdy nie chciałaś zamieszkać razem z mamą. Wyłącz gaz. Nigdy nie miałam nic przeciwko temu. Zresztą nie było takiej potrzeby. Nie było problemu. A teraz trzeba mamie pomóc. Pomóc? Ona natychmiast wszystkiego się domyśli. To by ją dobiło. A ona doskonale wie, jak z nim jest. Nie mów tak. Skąd ty możesz to wiedzieć? Nie powinnaś w ogóle zaczynać o tym mówić. Przepraszam cię, ale... Wiesz, że nie troszczę się wyłącznie o siebie. Zamilcz. Przecież mi chodzi o dobro nas wszystkich, o przyszłość Ewy. Jak możesz tak mówić? To jest nieludzkie. Dobra. Przygotuję ci jutro herbatę i ciasto dla mamy. Posiedź tu przy mnie. Proszę. Podaj mi torebkę. Idź do mojego mieszkania i sprawdź, czy wszystko w porządku. Prosiłam sąsiadkę, żeby mi podlewała kwiaty, ale nie wiem, czy tego pilnuje.
ucałuj mocno Ewunię. Dawno jej nie widziałam. I pamiętaj, nie chcę jechać do Marty ani do nikogo. Chcę stąd wrócić do siebie. Mamo, przecież to niemożliwe. Dam sobie radę, zobaczysz. Musiu, mowy nie ma. Z Martą już wszystko jest ustalone. No idź już. Proszę. Co tak rozmyślasz? Przykro mi z powodu twojej mamy. Jest jeszcze w szpitalu? Nie, już nie. A skąd wiesz? Wiem, że miała operację. Tak. Trudno jest o tym mówić. Nie, trudno się do tego przyzwyczaić. Jest dużo spraw do załatwienia. Lekarstwa, opieka. Pewnie potrzebujesz pieniędzy. Pieniędzy? Ja mogę ci trochę pożyczyć. Wiesz, rzeczywiście potrzebuję pieniędzy, ale nie, nie. Dziękuję, nie trzeba. Stolek. Co? Wpadnij wieczorem. Albo trochę wcześniej, bo dzisiaj sobota, pa.
Tolek? Tolek, Tolek. Nie ma tu twojego Tolka. Miał przecież dzisiaj przyjechać. Tolek ma przyjechać w sobotę. A dziś jest dopiero środa. Nie tłucz się tak po nocy. Nie mogę przez ciebie grać. Mamo. Nie krzycz tak na mnie, proszę. No idź. Przepraszam. Tato, no to ja pójdę sama. Nie. Ze mną. Weźmiemy taksówkę, dobrze? Chodź. Może pojechałabyś ze mną jutro odwiedzić babcię Marysię? Do ciotki Marty? Babcia bardzo tęskni za tobą. No, może wreszcie kupisz mi ten magnetofon? Nie, teraz nie. To nie, babcia Pola mi kupi. Ja przecież wiem, że kochasz babcię Marysię. Wiesz co? Znalazłam chętnych na zamiany. Trzy pokoje w blokach. Ludzie się właśnie rozwodzą. Chcą się z nami spotkać, no i koniecznie chcą obejrzeć mieszkanko mamy. Masz klucz? Miałaś pójść z Zewką do dziadków. Dziękuję, żeś mnie wyręczył. To jak, masz ten klucz? Klucz? Nie mam. No to musisz go koniecznie przynieść. Proszę cię, nie mówmy w ogóle na ten temat. Powiedziałem, nie i już. Zrozum, Tolek. Ja wierzę, że jak mama będzie z nami, z tobą i Ewką, to przyniesie jej to w końcu jakąś radość. Nie w ten sposób. Co nie w ten sposób? Przecież nie ma teraz innego. Ale tak po prostu nie można. Ach, widzisz. Protestujesz i sam nie wiesz dlaczego.
popatrz. Mama byłaby z tobą codziennie. Każdego dnia. Przecież to jest jej najgorętszym pragnieniem. Tolek. Przepraszam, nie przeszkadzam. Dzień dobry. Proszę bardzo, panie inżyniera. Co słychać? Właściwie to mam do pana prywatną sprawę i nie wiem, czy teraz mogę. Proszę, proszę bardzo, niech pan. Niech pan mówi. No to może ja przyjdę później. Niech pan siedzi. No to ja będę u siebie. Ja słyszałem, że pan niedawno zamienił mieszkanie w trybie przyspieszonym. W trybie przyspieszonym? Co pan chce przez to powiedzieć? Nie. Chodzi mi o to, że kierowały nami, panem i mną, przyczyny, no, te same przyczyny. No. I? No i przyszedłem się pana poradzić, co robić i od czego zacząć. Trzeba pójść do biura zamiany mieszkań. A jak chce pan inaczej zacząć? No ale przecież pan. Co ja? A kiedy ja naprawdę muszę... Pan przypomina mi pewną głupią historię. Gdy byłem studentem, umarł mi ojciec. Minęły jakieś 2-3 miesiące i przychodzi jakiś człowiek, nieznajomy. Sąsiad, jak się okazało, mieszkał w sąsiedniej klatce. I mówi, umarł mi ojciec. Słyszałem, że panu też niedawno i przyszedłem panu się przedstawić z prośbą, a żeby pan podzielił się ze mną swoim doświadczeniem. Co? Jak? Jakim doświadczeniem? Oczywiście, spławiłem go bardzo uprzejmie. No dobrze. Ale i tak musimy zacząć od biura zamiany. Mam gdzieś telefon. Wiesz, nie będę się rozbierał.
Myślałam, że chwilę porozmawiamy. Dziękuję. To cóż? Może masz kieliszeczek czegoś? Tak. Tak, zaraz, mam gdzieś butelkę koniaku. Widzę, że masz te swoje meble. A tak, tak. Kupiłam jeszcze w zeszłym roku. Otwórz. Teraz dobrze zarabiam. Mówiłem, że tak będzie. Tak, to prawda. Może jesteś głodny? Nie, dziękuję. Zapomniałam o kieliszkach. No zostaw, nie ruszaj. To za co wypijemy? Za to, żeby... Tobie było dobrze. To pijmy. Nie, za to nie trzeba. Lepiej za to, żeby tobie było dobrze. Co ci jest? Nic. Żal mi trochę ciebie. I twojej matki. I siebie trochę też. Mamo, idę się pobawić do Jędrka. Zaczekaj. Dlaczego nie przywitałeś się z Tolkiem? Dobry wieczór panu. Nie grzeszy dobrym wychowaniem. Pewnie mnie nie poznał. Tak, ale gdyby to był ktoś nieznajomy, to już nie trzeba się witać?
Zresztą on ciebie poznał. A co z jego ojcem? Zabrałeś mnie od niego, to teraz nie pytaj. Mama leży u twojej siostry? Tak. No i jak sobie dajecie radę ze wszystkim? Wiesz, chcemy, żeby mama zamieszkała razem z nami. Musimy zamienić mieszkania. Jest jakaś szansa, jakaś nadzieja. Mama zawsze marzyła o tym, żeby zamieszkać ze mną. Ale nie w ten sposób. Cieszę się, że przyszedłeś. Właśnie, muszę już iść. Tolku. Mama przed chwilą zasnęła. Miała dzisiaj ostre bóle. Chyba. Bo przecież sama nic nie powie. A ty? Co ja? No, jak się trzymasz? Czy to ma jakieś znaczenie? Zmokłeś. Chodź do kuchni, zrobię ci herbatę. Zdecydowaliśmy się zamienić mieszkania i wziąć do siebie mamę. Tutaj to nie ma sensu. Ty sama. To pomysł Leny. Nie, mój dawny pomysł. Daj spokój.
Wiesz... Z początku... Będzie bardzo grzecznie, bardzo szlachetnie, ale potem... Zacznie się piekło, mama tego nie wytrzyma. Niepotrzebne nam żadne mieszkanie. Niepotrzebne, rozumiesz? W każdym bądź razie mnie niepotrzebne. Nie potrzebuję niczego. Zrób mamie rano śniadanie. Stolek, pali się. Pali się. Trzeba gasić. Trzeba gasić. Cii. Obudź się. Śniło mi się. Co ci się śniło? Śniło mi się. Idź spać. Jesteś zmęczony. Jutro trzeba wcześniej wstać, pomóc mamie. Dobrze. Thank you.
Jesteś. Przyjechałem wczoraj. Wspaniale dziś wyglądasz. Ja nie chciałem cię budzić w nocy. Jak się czujesz tak w ogóle? Dobrze. Wiedziałam, że przyjedziesz. Nie mogłam się ciebie doczekać. Niepotrzebnie tylko siedzę tutaj na głowie u Marty. U siebie świetnie sobie dam radę. Sama. I ty będziesz w pobliżu. Mam telefon, mam swoje przyjaciółki. Wiesz, mamusiu, możemy zamienić mieszkanie. Zamienić ze mną? Nie, nie z tobą, z kimkolwiek. No, żebyś mogła zamieszkać razem z nami. Ach, tak. Ja bardzo kiedyś chciałam zamieszkać razem z wami. Ale teraz już nie chcę. Chcę wrócić do siebie. Przecież nie jestem aż tak bardzo chora. I nie mówmy już o tym więcej, proszę. Cała jesteś spocona. Muszę do łazienki. Pościel, proszę. Śniadanie zjem razem z wami. Już mamuś. No idź. Usiądź, proszę. Chcę wam coś powiedzieć o waszym ojcu. Tu, przy tym stole, równo 33 lata temu siedział z nami ostatni raz. Wieczorem musiał wyjechać. Nigdy go już więcej nie widziałam. Mamo. Był człowiekiem prawym, jeżeli to słowo jeszcze coś dla was znaczy. Mamo, może gdybyś mniej nas ceniła, mniej od nas żądała, byłabyś bliższa miłości, bo ulżyłabyś naszemu brzemieniu. A gdzie to, Tolku, wyczytałeś? Pójdę się przejść. Przepraszam, telefon do państwa.
Jedz porządnie. Dzwoniła Marta. Mama zgodziła się na zamianę mieszkania.